Jesteśmy właśnie na Władysława Jagieły 11, gdzie trwa wernisaż wystawy grupy artystycznej Time New Roman i porozmawiamy z artystami o tym, co tutaj się dzieje, co będzie można zobaczyć jeszcze przez najbliższe dni. To może tak na początek. Jak to się stało, że jednak tak różni twórcy, tak różne osobowości zdecydowały się wspólnie zawiązać taką inicjatywę jak formacja artystyczna? Skierowany został do mnie mikrofon. Tak, czy ja mogę odpowiedzieć z mojej perspektywy oczywiście, bo nie ustalaliśmy wspólnego frontu póki co, ale myślę, że moi znajomi, artyści i kuratorzy, organizatorzy zgodzą się co do tego, że nie jesteśmy tak różni, jeżeli chodzi o pole wrażliwości jakiejś na drugiego człowieka przede wszystkim. Na kreatywność i na twórczość osób, które nas otaczają. I myślę, że to wynika przede wszystkim z tego, że znajdujemy miejsce na to, żeby jakoś pielęgnować znajomości, które zawieramy z osobami napotkanymi na naszej drodze. I to, myślę, dotyczy zarówno osób, które w jakiś sposób, jeżeli mogę użyć takiego słowa, występują tu w roli manszardów, czy osób właśnie, które tworzą samą sztukę, czyli nas. I no, myślę, że taką kluczową postacią, przynajmniej z mojej perspektywy, jest Dawid, który nas wszystkich w jakiś sposób zebrał. Myślę, że on będzie miał coś do dania jakby od siebie, jeżeli chodzi o istotę sprawy. W jaki sposób to się stało, że wasze drogi się przecięły? Chyba chodziło o malarstwo, ale tą pewną wrażliwość, ten pewien romantyczne podejście do samej istoty tego dzieła. Jakby to, o czym Kuba powiedział, nasza wrażliwość, ale też działanie, które jest ponad często, jak mamy czas w naszym kolektywie, on cały czas jest dla nas nowy, a jednak to, co tworzymy, jest trochę niezmienną materią, która się rozwija. To jest coś, co spotykasz dzieło, spotykasz osobę i wiesz, że dobrze połączyć te indywidualności i dać temu jakąś pole swobody działania, ale jednak wspólną syntezę. I to wzbogacałby każdy ze stron. Myślę, że Agata. Artystów poznałam dosyć niedawno. Najpierw Dawida Bojtalewicza, który przyszedł na moją wystawę w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Tak się zapoznaliśmy. Potem w styczniu zorganizowałam, w styczniu 2022 roku w Żaku odbyła się indywidualna wystawa Dawida Wojtalowicza, Nomad. I poznałam Dawida szerzej, spojrzenie na jego sztukę i wtedy powstał pomysł zawiązania grupy. Poznałam też Agnieszkę i Kubę później. I od początku grupa ewoluowała, zmieniała się nazwa grupy od New Romantic. Takie były pomysły na początku, po Time New Roman. Myślę, że grupa ta ma niezwykły potencjał, ponieważ jest energiczna. Każdy z artystów ma niesamowity potencjał twórczy. Jest niezwykle konsekwentny w swojej drodze. A jak się Państwo czują w tej przestrzeni tutaj? Czy samo to, że ta wystawa odbywa się w Sopocie, że ta pracownia znajduje się właśnie przy Władysława Jagieły, czy to ma jakiś wpływ na sam proces twórczy? No ja jestem tutaj w tej przestrzeni od niedawna, od jakichś 2 miesięcy. I tak dzielę swój czas pomiędzy Warszawą a Sopotem i chyba głównie przyciągnęli mnie ludzie tutaj do tej przestrzeni i znajomość z Adamem i z Dawidem. I myślę, że nie wiem. Po prostu mieszkasz tu i tworzysz. To jest...
Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą przestrzeń samą, tak, o co pan pytał, to ona się też cały czas zmienia. Na naszych oczach dzisiaj się zmieniła kilkukrotnie, od takiej przestrzeni typowo pracownianej po galeryjną, teraz po przestrzeń towarzyską, można powiedzieć, też galeryjną, ale jednak teraz właśnie ta rozmowa, dialog jest najważniejszy. I to też, w jakim krótkim czasie ta przestrzeń się potrafiła zmienić, myślę, że pokazuje też w taki symboliczny sposób to, jak ta grupa może funkcjonować. I myślę, że ta przestrzeń, ta elastyczność tej przestrzeni jest wyjątkowo istotna i to jest zasługa właśnie Adama, który tą przestrzeń przestrzenią zarządza, tak? I zaprosił tutaj nas do tworzenia tej przestrzeni przez te kilka dni, a może tak naprawdę od dłuższego czasu ta przestrzeń funkcjonuje jako pracownia Dawida czy Agnieszki. Ja jestem osobą zupełnie świeżą tutaj, więc z takiej perspektywy niezakorzenionej przyglądam się też temu, jak ta przestrzeń się zmienia. Byłem tutaj rok temu, odwiedzałem Dawida właśnie na początku w jego pracowni. Wydaje mi się to bardzo ciekawa, żywa, fajna też, jeżeli chodzi o skalę miasta, taki punkt na mapie, gdzie no, on niekoniecznie zginie, mimo że jest bardzo przestrzenią jednak alternatywną, taką oddolną, tak, że tutaj, ponieważ jesteśmy blisko od Monciaka, myślę, że wiele rzeczy też wypływa na wierzch i wiele osób może zobaczyć, przekonać się, że ta przestrzeń jest bardzo przyjazna, co w większych miastach często niestety tego typu miejsca potrafią zginąć gdzieś i przez to się tworzy pewien elitaryzm, czy powiedzmy wąska grupa odbiorców takiego miejsca, bardzo alternatywna, a tutaj jesteśmy w stanie właśnie to, chcemy dojść do ludzi, znaczy dojść z takim szerszym przekazem może i właśnie łączenia na polu wrażliwości wielu, wielu różnych grup. A jakie plany państwo jeszcze wiążą z tym miejscem? To może Adam opowie. No, plany są od pierwszego dnia, jak poznałem Dawida, gdy mnie zauroczył swoją twórczością i będąc w jego pracowni, która no, odbiegała od jakichkolwiek standardów, stwierdziłem, że posiadając taką przestrzeń tutaj przy Jagieły, zaproponowałem, że chętnie bym mu udostępnił jakieś te pomieszczenia, żeby miał możliwość tworzenia trochę w lepszych warunkach. No i tak to się zaczęło, ta nasza przygoda, najpierw z Dawidem. Dla mnie było też zaskakujące, jak te cztery ściany, tak, te pomieszczenia, które były takie trochę leżały rzeczywiście od kilku lat odłogiem, nagle poprzez zaistnienie tutaj Dawida i to jego codzienna, żmudna taka praca takiego artysty, który wstaje, je i pędzi do pracowni, by spędzić czas na malowaniu, no, mnie ujęło, tak? I jestem naprawdę szczęśliwy, że ta grupa się tutaj, znaczy od Dawida się zaczęło, a teraz już mamy trzyosobową wspaniałą grupę cudownych artystów i to, co mogę, czyli użyczyć tą przestrzeń dla nich, jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo się z tego cieszę i widzę, że nawet już po tym czasie, już ta pracownia, te dwie przestrzenie, już widzę, że reakcja jest jak gdyby otoczenia, już ludzie wiedzą, ludzie już zaglądają. Dawid jest najczęściej tutaj na miejscu, także to jest naprawdę cudowne. Ożywienie tego pięknego w sumie zakątka Sopotu, nie tak daleko, parę kroków od Monciaka, więc tutaj ożywiamy tutaj to wszystko z tej strony, więc ja jestem pod wrażeniem i się bardzo cieszę, że nas jakoś tam los połączył. Znaczy tak na koniec, gdyby mieli państwo odpowiedzieć na pytanie, co tak subiektywnie w państwa odczuciu jest najważniejsze w malarstwie? To może po kolei. Chyba tworzenie. To jest to, że łączymy wszystko, o czym myślimy, wszystko, o czym czujemy i nasz cały warsztat. I tworzymy taki nasz, że działanie, prawie jak takie nasz trójkąt autentyczności, który jest w nas. Takie nasze kamehameha,
od głowy serca ku działaniu. Dla mnie najważniejsze wydaje się to, że to jest, malarstwo jest takim niewerbalnym językiem komunikacji z drugim człowiekiem. I jest to jakiś portal właśnie do tego, żeby ludzie się mogli poznać. Nawet jeżeli nie mają ze sobą takiej styczności fizycznej, to gdzieś takie pokrewieństwo świata wewnętrznego, jakiegoś emocjonalnego, czy nawet odbieranie rzeczywistości na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o interpretację po prostu tego, co nas otacza, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe połączenie i właśnie malarstwo jest takim portalem dla mnie też. Dzięki temu poznaję też wiele osób potem na żywo, ale często dzieje się to wcześniej, poza moją wiedzą, o czym się dowiaduję po czasie, i to jest piękne właśnie, coś jest magicznego. Ja z kolei myślę, że malarstwo to jest przede wszystkim narzucenie własnej wizji świata wewnętrznego i też samemu odnalezienie tego przekazu, tego, co siedzi w człowieku. I wydaje mi się, że każdy z nas narzuca jakiś swój własny świat tutaj, w tej grupie, i my jesteśmy trochę taką fuzją i takim zderzeniem różnych światów. I każdy w zupełnie inny sposób, zupełnie inna ekspresja i poprzez inne działanie to robi, ale gdzieś tam jakby to, co nas dotyka, tak naprawdę jest bardzo podobne. I myślę, że to w sumie na tym polega siła w ogóle tej grupy, nie? Że trzy takie osobowości gdzieś tam się zderzają i po prostu z tego wynika taki duży kontrast. I właściwie jako całość, jako grupa jesteśmy tak bardzo malarscy w tym przekazie. Ja jeszcze mogę powiedzieć z perspektywy takiej osoby, która wspiera grupę tekstami, wsparciem merytorycznym, że malarstwo to jest taki autonomiczny język sztuki, który naprawdę się nie starzeje. To jest magia. To jest dwuwymiarowe medium, za pomocą którego można przekazać wszystko. Tak, wydaje mi się też, że ponieważ są fotografie i są kolaże i są rysunki, że też nie chcemy się ograniczać tylko i wyłącznie do tego, że malarstwo to jest farba i płótno, tak jak się to kojarzy powszechnie, tylko chcemy z tym jakoś wyjść jeszcze w działania performatywne i właśnie nie ograniczać tego co do techniki tworzenia, tylko tutaj tworzyć jako osobowości, tak, to wszystko. Więc, tak. A jak długo mieszkańcy Sopotu będą mogli zapoznawać się z Państwa pracami tutaj na miejscu? No na razie zapraszamy do niedzieli do godziny od 14 do 19 przez cały weekend i można zobaczyć tą ekspozycję, a później myślę, że jakoś dogadamy się weekendowo, będziemy tutaj z Dawidem na miejscu i będzie można wejść i zobaczyć, zawitać zawsze, zadzwonić gdzieś przy furtce, jakaś tabliczka zaistnieje i będzie można zobaczyć i pracownię, i pracę, tak jak tworzymy też na co dzień. Być może z nadejściem sezonu coraz cieplejszych miesięcy działania malarskie, performatywne wyjdą też w miasto, może, być może. Być może także i w morze. To jest tutaj nieuniknione, ale tak, malarsko myślimy, że nas kolektyw łączy, nasza wspólna miłość do malarstwa w każdej formie. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję. To był kolektyw Time New Roman i zapraszamy Państwa do tego, żeby odwiedzić to magiczne miejsce i obejrzeć obrazy.